kurde, panie, ukradłeś kurde, mi zioma. Ile ja magazynka w niego wyładowałem. Wojtek, chodź, wsiadaj. Czekaj, bo ja rower znalazłem. To jest ich spora. Nie, nie, idę, idę, już, już, nie płacę. Dobra. Wojtek. Wyzywanie gry mam, bo chyba, nie wiem, musimy ściągnąć całą planszę, bo nigdy nie pytałem. Żartujesz sobie. No, mam wczytywanie gry cały czas. O dobra, coś jest. Kurde, i co mam tu kliknąć? Czaku, Panzerfaust, Jarka zajebałeś. Ej, to tak się da w ogóle? No właśnie, dlatego jebnąłem, żeby sprawdzić. Ale no ty i mi... co ja mam tu zrobić, żeby się... Ty mi dojebałeś Panzerfaustem, czy dojebałeś w ten tak, karnister? Panzerfaustem. Klikasz, Wojtek, na ten punkt nasz, jeden, który się świeci na niebiesko, no. I klikasz ten X-ik. Dobra, jest. No czekaj na Wojtka, weź go tu gdzieś znajdź, on gdzieś tu już powinien idę, być. Już idę do was. No to wsiadaj do samochodu. Dawaj, tylko go nie rozjedź, Jarek, nie rozjedź go. Dobra, raz. Słuchajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kuba, a przed wami gra Heroes and Generals. I razem ze mną jest Jarek z kanału Jericho. Cześć. Mój brat, który fuczy do mikrofonu. Buję się. Nie bujaj się, tylko odstaw mikrofon. Mogę coś tu strzelać? O, mogę zmienić. Nie możesz, ale nie. Możesz się... Ej, stój, ziomek, ziomek tam jest. Pierdalaj, bo jedzie, Marek biegnie, jak jest. No, zabij go wreszcie! Kurde, panie, kurde, ile ja magazynka w niego wyładowałem. Wojtek, chodź, wsiadaj. Czekaj, bo ja rower znalazłem. To jest ich spora. No, nie, nie, idę, idę, już, już, nie płacę. Dobra. Dobra, jedź, jedź. Kryję się. We wstępie nie wspomniałem, że ten... Znaczy wspomniałem. Jarek prowadzi kanał Jericho. Może teraz wam o nim co nieco poopowiadać przy okazji. O, jak będzie wysiadłem. Chwila. No już, wysiadka. Wysiadłem. No cóż, no nie ma co specjalnie się tutaj reklamować. Mój kanał jest bardziej strategiczny. Jak lubicie strategię z II wojny światowej, to zapraszam do siebie na Hearts of Iron. Właściwie kampania jest już skończona. Niemcy zostały pokonane przez Polskę bardzo wcześnie, w 1938 roku. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. No. Więc już wiecie, co robić. Jarek. Jarek, potrzebujemy kierowcy, hej. Ale potrzebuję głowy. Brrr. Dobra, Kuba, ja uciekam. Dobra. Z tego samochodu. To jest, zginąłeś? Kto cię zabił? Nie wiem, dostałem headshota, chyba jakiś snajper. Zrespić się. Kurczę, nie mogę się na C2 się chciałem zrespić, ale... Ponura sprawa. O, taka, dobra. Jarek, bo ja też tu jestem. Kolesia zabiłem. Ej, weźcie Panzerfausta, bo tu mamy czołg. Bierz. Widzę. O, taki jakby telefon. Jarek! Jadę rowerem do ciebie, dobra? Tak. Pięknie, Jarek. To ty mu przyrżnąłeś? Tak. Pięknie, pięknie. Ja to nas osłaniam. O, fuck. Fa... Jak to się mówi do ziomów? On miał kurca. Nie da się mówić. No, mój to... Pięknie! Jak mogę powiedzieć kolesiowi, że w stylu come on, let's go. Pięknie! Jadę do ciebie rowerem, ale tam kogoś widziałeś czy nie? Widziałem, widziałem czołg, na widziałem auto. Na te dwa jest koleś, bo mnie zabił z kurca. Ale bez lunety. I musisz uważać. O, snajper na tym, na północ jak się idzie, bo dostałem od niego. Terasy. Jedzie samochód, ej. Wojtek, uważaj. To. No ziom tu gdzieś wjechał. Jest Wojtek ziom pod, w sensie na zewnątrz budynku. Dobra, już chyba jest martwy, bo jego truchło spadło z nieba. No dobra, widzę jak ten. Dobra, stoimy tu jak te kołki, trzeba iść dalej. Ej, tam jak są skały, jak idziesz drogą na północ i są skały, to tam brzydki Niemiec ciągle biega. Ale dobra, on już nie żyje chyba. To generalnie dobra, z tym, dobra. Wojtek, z tym jest tak, że jak będziesz do niego celował i przytrzymasz na nim wskaźnik przez chwilę, to on nam się zaznaczy. No on się zaznaczy, no, ale chodź na rower. No już, dawaj, jedź, już nie płacz. Jedź gdzieś tam, na ten... weź tu skręć na prawo, bo
My i tak lecimy na C3, więc zaraz złazimy z tego rowera. A, bo tu Niemcy biegają. Tak, bo ja zszedłem. To ja zrobiłem. No dobrze, ty zszedłeś. Back! Czołg, czołg, czołg. Ach, nie odpuściłem dziada. No i zginąłeś? Nie, zginąłeś. Opłaciło się właśnie. Czekałem, dobrze, czekałem, lecimy. Już myślałem, że straciłem czas. Ale nie. Spoko, zajebiście. Lecimy, lecimy na C2. Jestem na C3. Był szybszy. Znaczy na C3. No, na C3 musisz tam podejść do nich. Bo ja załatwię nam auto. Dobra, bo tu jest jakiś... O, na plerach, znaczy ja ogólnie... ziom z czołgu wyszedł. Nie, on nie wyszedł z czołgu, bo czołg był nasz. Nie no, ale jak wyjdziesz z tego, jak wyjdziesz z C2, idziesz na C3, no to tutaj na wzgórku jest zostawiony czołg. Tamta niemiecka menda wyszła z niego. Jezu, to jest jakaś mina. O, jestem w czołgu! Hehe. Oh, fucking. O, czołg! A to nasz napieprza! Ale czołgi niemieckie są tam gdzieś też wyżej, na wysokości C2. Nie mam pancer Fausta. Wow. Koleś na wzgórzu jest. I tu gdzieś jest Niemiec. O, fuck! Jarek, uważaj, ma ten, ma maszynę z pistolet. Fucking shit, znowu się nie mogę wbić w ryb. O matko, Niemcy na C2 idą. Ach, jednego zabiłem, ale na drugiego nie zdążyłem przeładować. Którędy jadą rowerami? No, tam na wzgórzu, gdzie były czołgi, gdzie ostatni raz widzieliście. Musimy się wziąć w garść, bo... No, ale musimy chodzić we trójkę, bo inaczej jesteśmy słabi. Jak jednego zabiłem, to... Się postaram przenieść na wzgórze. Czemu zginąłem? Wow, coś tam nas zabiło z tyłu. Ktoś się skitrał. Jak ja go mogę mnie widzieć? Ja pierdolę, to już są czołgi, tu nam wjeżdżają na C2 czołgi. O matko. O. Masz samochód, Jarek? Nie masz. Będę miał auto. Będę miał auto. Ja mam rower, dawaj Kuba, jedziemy. Dobra, jedźcie, ja was potrącę. Jedziemy lasem, jedziemy lasem. Z lewej flanki, dobrze, może być. Tam już widać. A cholera, chciałem się ładnie zmieszczyć. Zauważono nieprzyjaciela. Nie zmieszczę się! Haha, zmieszczę się, nieustępliwy jestem. Chodź, gość. Wow, słuchaj. O, fuck. W budynku, Wojtek. Tam jest jeszcze ten czołg? Oczywiście, że jest. Nie zdążyłem go zrobić. Jest tam, czekaj, ja tu biorę pancer Fausta od razu. Chyba ty też jesteś ogólnie niezły, bo z czołgi jedziesz rowerem. Ale nie, no bo tamten czołg był daleko, nie wiedziałem, że on nas będzie. Tu chodź, Wojt, zginąłeś w samochodzie. Dobra, tak. To się wytnie, nie przejmuj się. Tak, koniecznie. Jedź. I chuj, ta gra jest głupia. Te Niemcy idą po nas, chłopaki, uważajcie. Już czołg wjeżdża nam do bazy. Pięknie! Niszczy się czołg w beret. No tak, i oczywiście się podjarałem i zginąłem. Jak zawsze. To widzę. Ej, no, ale panowie, żebyś... Ja mam pytanie. Ej, popatrzcie, no jak jest 2, 4, 6 na 10. No niestety w tej grze tak bywa. No wiem, i to jest właśnie najgłupsze. Weźmy się w garść. Wojtek, śmigaj na C1 do nadajnika. O, jest ten. Dwóch biegnie od północy. Przemyś, kurwa, wiedział, gdzie jest północ. Ej, to już jest przegrane z jednej racji. Że już mamy czołgi na C1, które biją na naszego respa, więc...
Dory memory tego się nie wygra. No niestety, nie ma bata. No. To już widzę dwa czołgi stąd. Ale hukowo. No nic, weźmiemy sobie nową rozgrywkę po prostu i tyle. Dobrze, to możemy sobie uznać za taką rozgrzewkową partyjkę. Można coś napisać im. Serio? Mam najwyższy score, to znaczy, że jest hukowo. Chusteczkowo. Oceń bitwę. Nie, nie gotowy, leję na tą grę, spadam.